Telewizji Państwowej jesteśmy niezależni w tym, także finansowo. Naszym właścicielem jest notowana na nowojorskiej giełdzie amerykańska firma Discovery. Założyciele: Jerzy Urban, Czesław Kiszczak, Jan Wejchert, Mariusz Wolter. Jerzy Urban w 1983 w poufnym liście do generała Czesława Kiszczaka zaproponował utworzenie w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych specjalnego pionu propagandowego, którego celem miałby być. Jerzy Urban osobiście rekomendował Czesławowi Kiszczakowi Woltera jako osobę odpowiednią do planowania przedsięwzięć i operacji o znaczeniu propagandowym. Zgodnie z pomysłem rządu PRL, Wolter i Wejchert założyli grupę ITI, która stworzyła telewizję TVN. Firma otrzymała koncesję ówczesnych władz PRL na import sprzętu. Z badania materiałów ewidencji operacyjnej SB wynika, iż Służba Bezpieczeństwa zarejestrowała współwłaścicieli założycieli grupy ITI Mariusza Woltera oraz Jana Wejcherta jako tajnych współpracowników pionu SB. Warto wspomnieć, że w ówczesnych czasach z państwowych pieniędzy FOS wyprowadzono kilkaset milionów złotych. Zamiast wspomóc spłatę długu publicznego Polski, fundusz stał się miejscem, z którego pieniądze wyprowadzali biznesmeni, funkcjonariusze komunistycznych służb, agenci. Były sekretarz programowy TVN Milan Subotić, ojciec Olejnik, był współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa MSW. Ojciec Mrozowskiego był działaczem młodzieżówki Komunistycznej Partii Polski. Bardzo bliskie powiązania matki Justyny Pochankę z księgową FOS. Szansa, żeby ten rząd, żeby spróbować ten rząd odwołać. I wtedy można było zmieniać prawo tak, żeby było przychylniejsze dla kobiet. Nie zrobiliście. Nie spróbowaliście. A dla pani poseł, była szansa, żeby ten rząd, żeby spróbować ten rząd odwołać. Pchnęli wręcz do rzeki i on płynął 6 dni. To było w ubiegłym tygodniu. On płynął 6 dni w ciągu dnia w tej lodowatej wodzie. W nocy wychodził na brzeg, mokry i zmarznięty, kładł się na gołej ziemi. Tylko że tutaj się pojawia pewien problem, ponieważ rekord wytrzymałości bez powietrza to jest 3 dni. A po drugie, nikt by w zamarzniętej wodzie nie wytrzymał całego dnia, aż do nocy. Na stacjach Orlenu można kupić hot dogi. W nich są parówki. Pytanie, skąd się tam biorą? Kto decyduje, od jakiego dostawcy parówki kupować? Tysiące polskich firm marzą pewnie o jakimś kontrakcie z Orlenem. Ciekawe, jak to się dzieje, że niektórzy to marzenie spełniają. W dalszej części materiału autorzy dociekają, jak to możliwe, że parówki dla Orlenu dostarcza m.in. firma Wędzonka, a córka prezesa tej firmy zasiada w radzie nadzorczej spółki Orlen Paliwa i jest to odkrycie na miarę wynalezienia koła. TVN osiągnął taki poziom, że właściwie nie warto jest odnosić się do merytorycznej kwestii. Skupianie się na kiełbaskach, na parówkach, no, doprowadza do tego, że stali się memem. I teraz największa parówkowa bomba TVN-u. Wspomniana firma dostarcza do stacji Orlenu aż 7% całego zapotrzebowania na parówki, ustalili dziennikarze portalu w polityce.pl. Tym samym miażdży konkurencję i wymiata rynek. Dyktuje trendy parówkowe dla Polski i Europy, ironizują internauci. Nastąpił koniec PiSu. Okazało się, że parówki do hot dogów na Orlenie dostarcza polska firma Wędzonka. Skandal. Rząd do dymisji. Zwolennicy teorii spiskowych powinni teraz wyłączyć telewizor, bo za chwilę usłyszą informację, która ich mocno rozczaruje. Wędzonka nie dostała zlecenia po znajomości. Firma wzięła udział w wieloetapowej procedurze przetargowej, informuje dział prasowy Orlenu. Parówkowym skrytożercom mówimy nie. I wyciągasz parówki. I tu z komentarzem przychodzą jak zwykle nieocenieni internauci. Niknięcie tych parówek spowodowało niemały zamęt. Był to jednak zamęt grubymi nićmi szyty i wiemy lepiej, jakiej propagandy kryje się za tymi nićmi. Dziennikarzy nie ma, ale za jego rządów były takie akcje służb. Wtargnięcie ABW do redakcji tygodnika Wprost i wyrywanie z rąk dziennikarzy redakcyjnych materiałów. Wówczas nawet pracownicy lewicowego mainstreamu odwrócili się od Tuska plecami. Nie znam państwa demokratycznego, gdzie wchodziliby siłowo by wchodziło ABW i prokuratura. To się pierwszy raz wydarzyło do 1989 roku i całe środowisko dziennikarskie jest przeciwko panu, panie premierze, przykro mi. Tak, to zauważyłem. To wszystko w tym odcinku. Zachęcam do subskrypcji tego kanału oraz do obejrzenia ponad 200 filmów na tym kanale. I do zobaczenia. Cześć.